Panie doktorze, cały świat w tej chwili, łącznie z Polską, żyje ostatnimi wydarzeniami w Iraku. Chciałam zapytać, jaki jest Pana stosunek do udziału naszych wojsk w Iraku jako historyka i politologa? No cóż, Polska po raz kolejny w swoich dziejach stanęła przed koniecznością dokonania pewnego wyboru geopolitycznego. Tak jak w roku 1939 czy w latach 30. Polska musiała się zdecydować, czy będzie trzymała się bliżej Niemiec hitlerowskich, czy bliżej Europy Zachodniej, czy będzie jakiś samodzielny kurs próbowała realizować. Wtedy dokonaliśmy określonego wyboru, wybuchła wojna. Polska za to zapłaciła ogromną cenę, ale dzisiaj mało kto twierdzi, choć zdarzają się takie głosy, że trzeba było zostać sojusznikiem III Rzeszy, prawda? No właśnie, Więc ale... pewien wybór, można powiedzieć, był, ale on był dość iluzoryczny, dlatego że wtedy większość społeczeństwa jednak uważała, że nie można zapłacić ceny sojuszu z Niemcami w postaci zgody na inkorporację Gdańska czy tzw. eksterytorialny korytarz. Dzisiaj tak naprawdę mamy dużo lepszą sytuację, bo dzisiaj ten konflikt jest daleko od nas. Natomiast rzeczywiście przed Polską stanął wybór. Albo opowiedzenie się po stronie Niemiec i Francji, czyli tych krajów, które z Unii Europejskiej zaangażowały się bardzo silnie po stronie jakby, no może antyamerykańskiej to bardzo dużo powiedziane, ale stronie krytycznej wobec Stanów Zjednoczonych, po stronie jakby obozu, który był przeciwny wojnie w Iraku, no i bądź po drugiej stronie tej, którą reprezentują inne kraje Europy Zachodniej, przede wszystkim Wielka Brytania, w mniejszym stopniu Hiszpania i Włochy, które udzieliły Stanom Zjednoczonym stopniowalnego, ale wyraźnego poparcia. Polska nazywa się w tym drugim gronie. My dokonaliśmy pewnego wyboru. Tego wyboru, proszę zwrócić uwagę, dokonało obecne kierownictwo państwa, no, złożone z ludzi wywodzących się z dawnej PZPR, a więc Sojusz Lewicy Demokratycznej, który dzisiaj rządzi Polską, prezydent Kwaśniewski, który się też z tej formacji politycznej wywodzi. Oni dokonali pewnego wyboru. Oczywiście jedni Polacy to akceptują, inni nie. To był pewien wybór. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tutaj oczywiście sytuacja może bardzo różnie się rozwinąć. Ale myślę, że nie chodzi nawet o naszą akceptację, nas, mówię jako Polaków, tylko czy na ten wybór nie jest za wcześnie, bo konsekwencje wyboru przed II wojną światową no, trwają do dzisiaj, prawda? W związku z czym, czy jeżeli my wchodzimy niedługo do Europy, czy nie jest za wcześnie na takie jawne dokonywanie wyboru i jawne opowiadanie się po której stronie? No to jest przyjęcie optyki, którą zaprezentował prezydent Chirac w tym swoim słynnym stwierdzeniu, że Polacy i inne kraje powinny siedzieć cicho i nie odzywać się, kiedy wielcy tego świata coś mówią. Ale ja myślę, że no, oczywiście można przyjąć taką optykę, jak najbardziej. Może powinniśmy być w tej sprawie bardziej powściągliwi. Natomiast tutaj wydaje mi się, ze strony osób, które się na to zdecydowały, decydującą rolę odegrało przekonanie, że my do Unii Europejskiej tak czy owak wejdziemy, że ta sprawa nie przekreśli naszego wejścia do Unii, a równocześnie istnieje przed Polską szansa jednak ścisłego sojuszu z największym mocarstwem dzisiejszego świata, ze Stanami Zjednoczonymi, i wyciągnięcia z tego bardzo określonych korzyści. To była kwestia, którą już było widać przy wyborze samolotu, prawda, wielozadaniowego dla naszych sił zbrojnych, kiedy wybrano opcję amerykańską, no, wyraźnie jednak kierując się pewnymi preferencjami politycznymi. Tutaj czyli mówi się dużo o offsecie, mówi się o różnych innych sprawach, ale tu był pewien wybór też bardzo wyraźny polityczny. Tę decyzję podjęto, natomiast trudno w tej chwili oceniać. Moim Ocenić. zdaniem trzeba będzie poczekać kilka czy kilkanaście lat, żeby zobaczyć, czy ten wybór był trafny. No właśnie, ale jak z punktu widzenia historyka i jeszcze do tego, no personalnie powiedziałabym pana doktora, wygląda konsekwencja tego kroku, Znaczy konsekwencja podjęcia konsekwencja, takiej no cóż, decyzji? możemy się liczyć z tym oczywiście, że nasz proces wchodzenia do Unii może być obłożony licznymi perturbacjami, ale proszę zwrócić uwagę, że ratyfikacja traktatów o wejściu nowych państw do Unii dotyczy całej dziesiątki, a więc kraje Europy Zachodniej będą musiały podjąć decyzję, czy przyjmują całą dziesiątkę, bądź całą dziesiątkę odrzucają, prawda? Z Polską, ale też z innymi krajami, które się tak wyraźnie po stronie Stanów Zjednoczonych nie zaangażowały, jak Polska. Więc to będzie też dla Francuzów i Niemców trudny wybór. W końcu Unia Europejska zadała sobie dużo trudu, żeby przygotować tą akcesję, i teraz wycofanie się z tego mnie się osobiście wydaje mało prawdopodobne. Natomiast oczywiste jest, że będziemy traktowani przez Berlin i przez Paryż, no, z dużą nieufnością, jako ten legendarny koń trojański Stanów Zjednoczonych w Europie. Ale mój Boże, Wielka Brytania jest jeszcze bardziej zaangażowana po stronie
po stronie Amerykanów. Proszę zwrócić uwagę, że w Zatoce jest w tej chwili około, czy ma być 200 polskich żołnierzy i 40 kilka tysięcy żołnierzy brytyjskich, a więc dysproporcja w zaangażowaniu jest gigantyczna i mimo to nie słychać nic o tym, że na przykład w Paryżu czy w Berlinie mówi się o chęci wyrzucenia Brytyjczyków z Unii Europejskiej, do chęci ich pozbycia się, prawda? Więc wydaje mi się, że trzeba patrzeć na to trochę chłodno, bez nadmiernej emocji. Mi się wydaje, że my do Unii wejdziemy, oczywiście jeśli sami będziemy tego chcieli, bo jeszcze jest kwestia decyzji społeczeństwa polskiego w referendum. Natomiast my i tak już tą opinię konia trojańskiego Amerykanów w Europie mieliśmy, tylko ją pogłębiliśmy. Mnie się wydaje, że został podjęty pewien wybór, moim zdaniem, w moim osobistym przekonaniu wybór trafny, ponieważ jeśli mam mówić o doświadczeniach historycznych, to wystarczy przypomnieć rok 1939 i zachowanie naszych sojuszników, Anglików i Francuzów zwłaszcza, którzy jednak nie wykorzystali tej sytuacji, która zaistniała we wrześniu 1939 roku. A przypomnę, że był to moment, w którym naprawdę niewielkim nakładem sił armia francuska mogła uderzyć rzeczywiście na tyły niemieckie. Niemcy przeważająco około 90% swoich sił rzucili przeciwko Polsce i uderzenie francuskie wtedy nie tylko odciążyłoby Polskę, ale być może pozwoliłoby rozstrzygnąć II wojnę światową już w roku 1939. Tego nie wiemy, to jest oczywiście gdybanie, ale wiemy, że Francuzi tego nie zrobili. Zafundowali tak zwaną dziwną wojnę, a więc zachowali się i proszę zwrócić uwagę, że były szokująco podobne motywy zachowania opinii francuskiej w 1939 roku i obecnie. To znaczy to stwierdzenie, że nie będziemy umierać za Gdańsk, czy warto umierać za Gdańsk, jest bardzo podobne do dzisiejszych stwierdzeń, co nas obchodzi iracka ropa, dlaczego ludzie mają ginąć z powodu imperialistycznych interesów amerykańskich i tak dalej. Natomiast jakby zupełnie nie interesuje ich ta druga strona medalu, czyli na przykład zbrodniczość reżimu Husajna i fakt, że Husajn sobie kpi ze społeczności międzynarodowej od kilkunastu lat. Więc tutaj trzeba moim zdaniem ważyć rację i patrzeć na to w sposób chłodny. No tak, wiemy, że wysłanie tak niewielkiej ilości wojska... To jest symbol. Tak, symbol, dokładnie. Z punktu widzenia militarnego to nie ma żadnego znaczenia. A jak pan patrzy na taki sojusz, powiedziałabym tu w przenośni małego z dużym? Czy zawsze taki sojusz kogoś bardzo malutkiego z kimś bardzo, bardzo dużym jest dobry? To znaczy, to trzeba rozpatrywać zawsze każdy przypadek indywidualnie. Ja tylko chcę zauważyć, że Polska jak na warunki europejskie nie jest takim małym krajem. Jesteśmy krajem blisko 40-milionowym, jednym z większych krajów w Europie. Oczywiście w zestawieniu ze Stanami Zjednoczonymi jesteśmy maleństwem, no ale można powiedzieć, że właściwie każdy kraj europejski w zestawieniu ze Stanami Zjednoczonymi jest tym maleństwem, łącznie z Niemcami i Francuzami. Więc czy sojusz małego z dużym jest dobry? No więc można powiedzieć, że i zależy jaki to sojusz i kogo z kim, bo można powiedzieć, że sojusz, który mieliśmy ze Związkiem Radzieckim w ramach Układu Warszawskiego nie był dla Polski zbyt przyjazny i korzystny i dowodząc jego zachowania również innych krajów, które w tym sojuszu się znalazły poniekąd pod przymusem. Natomiast jeśli spojrzymy na Pakt Północnoatlantycki, to ja nie sądzę, żeby kraje Europy Zachodniej źle wyszły na sojuszu z silniejszymi Stanami Zjednoczonymi, bo jest wysoce prawdopodobne, że temu właśnie sojuszowi zawdzięczają fakt, że przez kilkadziesiąt lat do czasu rozpadu Związku Radzieckiego mogły uniknąć tych doświadczeń życia w tak zwanym przodującym ustroju, bo jest wielce prawdopodobne, że gdyby nie obecność amerykańska wojskowa w Europie Zachodniej po II wojnie światowej, gdyby nie parasol atomowy Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo prawdopodobne, że już za życia Stalina, a być może również później Związek Radziecki zdecydowałby się na jakąś operację mającą na celu atak na Europę Zachodnią i zajęcie. Przy tej przewadze w broni pancernej, którą Armia Czerwona i w ogóle Układ Warszawski posiadał nad Zachodem, jest bardzo prawdopodobne, że w latach 50. czy 60. nasi żołnierze, mówię tu o żołnierzach polskich, zgodnie z planami w ramach Układu Warszawskiego zajęliby północne Niemcy i Danię, bo taki był kierunek ataku wojsk polskich w ramach Układu Warszawskiego właśnie. I Europa Zachodnia, skończyłoby się im to Eldorado dobrobytu, którego doświadczali przez lat kilkadziesiąt. Więc w tych sprawach, jak mówię, oczywiście nie ma łatwych rozstrzygnięć, nie ma jednoznacznych zdań. Kwestia wyboru sojuszu, no to trzeba zawsze rozpatrywać, jakie państwo z jakim. Nie można powiedzieć, że duży z małym to zawsze źle albo zawsze dobrze. Jaki jest najbliższy scenariusz według pana? No, najbliższy scenariusz jest taki, że zobaczymy, jak jest morale armii irackiej, zobaczymy, jak rzeczywiście w tej chwili nastąpi sprawdzian stabilności reżimu Husajna.
Okaże się, czy Husajn rządzący tam od lat 70. rzeczywiście stworzył system dyktatorski, którym naród go popiera w zdecydowanej większości. Teraz ten naród chwyci za broń, żeby nie bacząc na życie i zdrowie, jakby bronić ojczyzny i rządów Saddama. Czy okaże się. No i wtedy Amerykanie uwikłają się w krwawą wojnę. Oczywiście nie będzie to wojna typu wietnamskiego, bo warunki geograficzne, klimatyczne Iraku są inne i tam po prostu Amerykanom zawsze będzie łatwiej. Ale oczywiste jest, że okupowanie kraju z bardzo wrogo nastawioną społecznością, gdzie Husajn mógł potworzyć różnego rodzaju, prawda, grupy samoobrony terrorystyczne, prawda, służby specjalne tworzone, które będą jakieś ataki partyzanckie, powiedzmy, przeprowadzały na Amerykanów, to oczywiście będzie uwikłanie się w konflikt długotrwały, krwawy i to zachwieje, powiedzmy, tą pozycją amerykańską. Ale możliwe też jest, że okaże się, że tak naprawdę Husajn był kolejnym dyktatorem na glinianych nogach. Takich dyktatorów już wielu w przeszłości obserwowaliśmy i że po prostu skutek impulsu zewnętrznego, ten jego reżim rozpadnie się jak kryształowy wazon na miliony części i okaże się nagle, że król był nagi, że świat bał się tego Husajna, natomiast w istocie rzeczy większość Irakijczyków jednak czekała na kogoś, kto, niech to będą nawet Amerykanie, których mogą nie kochać jako ludzi Zachodu, ale żeby ktoś tego tyrana krwawego się pozbył. Tego się przekonamy w ciągu najbliższych kilku tygodni.